pani Rita Serafin, aktualnie prezesująca kołu TMZR-u Towarzystwu Miłośników Ziemi Raciborskiej w Kuźni Raciborskiej. Pana Pawła Newerle pani znała przez szereg lat też z pozycji trochę pracy zawodowej, ale też jako członkini TMZR-u. No dokładnie tak. Zaczęło się właśnie z takiego układu może właśnie zawodowego, samorządowego, ale też prywatnie, dlatego że teściowa moja pochodzi z Pietrowic i znała pana Newerle bardzo dobrze. I kiedy gdzieś tam właśnie okazało się, że jestem synową, to jakoś ta więź była inna, bo to tak lokalnie i po pietrowicku, tak? Jeszcze gdzieś emocja się wzbudziła. Natomiast no, zawsze człowiek o olbrzymiej kulturze, pominąwszy jego wiedzę historyczną, także i tą prawniczą, ale przede wszystkim człowiek, no niesamowity, zawsze bardzo elegancki, zawsze bardzo szarmancki, no, naprawdę taki dobry, dawny, solidny styl zachowania, bardzo taki godny, porządny człowiek ponad wszystko, kochający prawdę. Natomiast ja ceniłam go też bardzo za ten stosunek, który on miał do historii tej naszej po 1945 roku właśnie na tych terenach. Niesamowicie uczciwy, z dużą taką czułością, serdecznością i zrozumieniem tych realiów. Bo te wszystkie wydarzenia, które się działy na Raciborszczyźnie po 1945 roku różnie były oceniane przez różne osoby. Natomiast on miał niesamowitą uczciwość historyczną i takie bycie w prawdzie. Tak? Nie potępiając, nie chwaląc niepotrzebnie, bardzo zdroworozsądkowe podejście, niesamowicie uczciwe i z szacunkiem dla człowieka przede wszystkim. Pięknie, bardzo dziękuję pani Rito.